Rejestrując się w platformie gamerhash.com, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrox i zapraszam was przeserdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny w grze Far Cry 4 i będziemy chyba w tym odcinku kończyć całą fabułę. Zostały nam tutaj tylko dwie misje kampanii, a właśnie przed jedną stoimy, więc mam nadzieję, że to już będzie koniec, chociaż trochę fajniej już mi się zaczyna grać w Far Cry, póki mamy te wszystkie upgrade'y. Z umiejętności wydałem wszystkie 11 punktów na właśnie premię do... premię punktów karmy. Aktualnie mamy plus 15%. Wydłużony czas działania miksturki łowieckiej, już mamy 70 sekund. I też wydłużony czas działania miksturki skupienia, mamy 60 sekund, więc naprawdę sądzę, że jesteśmy przygotowani. Jeżeli chodzi o nasze miksturki, możemy mieć aż 12 łowieckich, już mamy... Możemy mieć jeszcze kolejne 6, albo możemy mieć kolejne 6 skupienia, albo 26 przedawkowania, albo kolejne 6 przeżycie. Więc naprawdę jesteśmy dobrze przygotowani. Od poprzedniego odcinka w zasadzie się nie ruszałem, bo tutaj już mamy zmierzyć się z Paganem, więc zaczynajmy grę. Jak dla mnie, naprawdę mega przyjemnie mi się gra. Fotel kierowca, a chyba musimy wsiąść. Myślałem, że ktoś będzie nami kierował, a to jednak niestety nie. Dla mnie gra naprawdę genialna, jeżeli chodzi o sam sposób wykonania. Też fabuła jest strasznie fajna. Poboczne misje też genialne są. A już trochę żałuję, że właśnie nie zrobiłem uzbrojonej eskorty. Mamy odnawianie aż dwóch pasków HP, gdy nie mamy miksturek leczniczych. Naprawdę to byłoby przydane też ulepszenie miksturki przeżycia, gdy... Chyba ostatni upgrade to jest właśnie, że może nam uleczyć całe 6 pasków HP, nie tak jak teraz chyba 4 albo tam 5. Zresztą mniejsza z tym, powinniśmy dać radę. Mam nadzieję, że nie przeliczę się, będę, które tak samo byłoby powtarzać tę całą misję. Jeszcze jak mamy w zasadzie w tym aucie zapisane, więc nie ma problemu. Sądzę, że Pagan Min powinien chyba umrzeć. Jeszcze ciekawie mi, co łączyło Pagana Mina z naszą matką. Chyba jakieś takie większa zażyłość chyba pomiędzy nimi była. Więc naprawdę ciekawie tutaj wszystko może się odbywać. Jak dla mnie naprawdę mega ładnie mapa jest wykonana. Też fajne są misje zrobione, w sensie, jakby to powiedzieć, zdobywania tego całego progresu. Bo tak na początku mamy, jak tutaj widzicie, sam dolny krat, południowy tak to nazwijmy, a nagle odblokowujemy północny i mamy kompletnie nową mapę, wszystko nowe. Też nawet nowych przeciwników mamy, bo jednak heavy dochodzą, Pałac Królewski. Nieźle to wszystko wygląda, aby nam ktoś tutaj pomógł, bo tak trochę słabo było by samemu iść, chociaż... Nie widzę na razie tutaj problemu. Żadnych przeciwników, chyba że to jest jakaś zasadzka. Oby nie. Głupio, że schowaliśmy broń, ale wchodzimy jak do siebie, punkt kontrolny. Zmierz się z Paganem. No to super. Zmierzaliśmy się w poprzednim odcinku z Rakshasą. A teraz zmierzamy się z Paganem. Ciekawe, kto będzie trudniejszym bossem. Come in. I apologize for the austerity I sent to help home. Chances are you shot them on your way in. Now, before we begin... To whom am I speaking? The son who returned to scatter his mother's ashes, or the lunatic who has murdered his way to the top of my mountain? If I was speaking to the first guy, then I would say, sit down. Let's be civilized. Enjoy some food. But we tried that before, didn't we? At our first meeting? You sat right here. Paul was off applying voltage to the nipples of your rude little plus one. I stood just like this. And what were my exact words? Stay here, enjoy the crab rangoon, don't move, I'll be right back. Now, if you had just listened, just waited for me, then we would have come back here straight away, together, and scattered your mother's ashes. So then you must be the second guy who didn't listen. Decided instead to join the other monkeys and start throwing his shit around. But I'll tell you what. I call a do-over. Hmm?
I say you have two choices. One, you could shoot me, boring, or you could sit down, enjoy some food. And you and I will go scatter your mother's ashes together. Jak dla mnie nieźle, Pagan Min nami manipuluje. Mamy niby dwa wybory. Możemy albo go uśmiercić, tak jak w przypadku Nory i tak sądzę, że Amity. Ale skoro już taką długą drogę przebiegliśmy, tyle przeciwników wymordowaliśmy, tak dużo razy poumieraliśmy, więc wydaje mi się, że lepszym opcją będzie zabić jego, bo coś czuję, że to może być zasadzka. Zjemy i nagle pyk, umieramy, więc zabijamy go. Koniec bossa. Król nie żyje. Tak dla mnie naprawdę gra genialna. Ciekawe, koniec już? Już miała być chyba jeszcze ostatnia misja kampanii, mi się tak zdaje. W takim stylu kończymy grę? Mamy chyba muzyczkę z pierwszego odcinka, jak wsiadaliśmy do jego helikoptera, mi się tak zdaje. Na razie pomińmy te napisy, mam nadzieję, że nic po nich nie będzie. To znaczy, że nic po nich nie było, bo tak trochę szkoda byłoby to stracić, ale już tutaj coś mamy. Pagan's dead. Good, brother. It's finally over. Did you find Lakshmana? No. I don't know what it is. I guess it's not important. Kirat's free, brother. That's all that matters. Come out and celebrate, like Mohan would have wanted you to. Mamy jednak ostatnie miejsce. Dostaliśmy jakiegoś achievementa. Ciastka krabowe chyba się nazywało. Dostaliśmy aż 40... waluty na Uplayu i mamy Yogiego i Reggiego. Hello, David. Oh, Mr. Gale. Well, I guess that's it then. No more mayhem and destruction. Hanging up the old rocket launcher. All right. I really love what you've done with the place. It'll be sad to see you go. Put it on the shelf, as it were. Gathering dust. Unless... some unfinished business, perhaps. Loose ends to snip. Or people to kill? That's what I just said, Donald. It's Yogi, you prat. Smoke? Smoke? Not this time. Thank you. I wreszcie dobrze się zachowaliśmy, nie wzięliśmy... Mamy koniec. Koniec całej gry. I mamy niby koniec gry. Naprawdę koniec. To jest aż śmieszne, jak łatwo to nam poszło. Brother, now that Pagan is gone, his forces at Rajgarh are confused and disorganized. You should strike while the iron is hot and seize the fortress for the golden path. Została osłabiona. Zresztą wbijamy tam. Ile mamy minut odcinka? Zaledwie 8. Coś koło 6. Więc wdarzmy na tą fortecę. Co nam szkodzi? Jesteśmy niedaleko już w zasadzie fortecy Pagana Mina, a raczej obozu pracy. Więc tak, miksurka leci w ruch. Dwa alarmy już namierzone tam są z przodu. Ale my na razie spróbujemy sobie tych snajperów zabić. Nie będę do nich zbytniawo podchodzić, bo coś czuję, że może być przypał, więc... spróbujmy może z takiej odległości ich zabić. Musiałem się upewnić, strzelając o tych, bo naprawdę tutaj waży się dość dużo spraw. Już w sumie ciekawi mnie, czy jakbyśmy uruchomili alarm, to by przybyły siły? Jakaś tam armia królewska by przyszła, skoro już praktycznie tam każdego wymordowaliśmy, tak mi się zdaje. Jak dla mnie miksturka łowiecka jest chyba najlepszą miksturką w całej grze, jaka może być. To jest naprawdę mega mocna, widzimy przeciwników, jesteśmy do tego mega ciszy. Mega cicho się poruszamy. O nie, widzieli nas już. Ale dobra, powinniśmy dać radę im, nieźle osłabieni są. Dostał, jeszcze... na dole.
Dostaną chyba ostatni heavy, więc oni raczej alarmu uruchamiać nie mogą. Zaraz się przekonamy. Tak! Zrobione! Za pierwszym podejściem. Obóz pracy Riket. Mamy 4x4 Fortesse, czy 17x17 dzwoni, chyba 24x24 strasznica. Naprawdę genialnie nam to poszło. Mamy już tutaj Kiracki Tydzień Mody, kolejne wydarzenie. Nie sądziłem, że tutaj będzie, sądziłem, że musimy najpierw mieć ulepszony tak jakby przedmiot do przedostatniego poziomu, a potem dopiero. Jak widzicie, sprawę przy całym ekwipunkiem ulepszonym i umiejętnościami raczej nie na jakimś wysokim poziomie zrobionymi można pokonać całą grę, całego bossa można zabić, więc jak dla mnie naprawdę genialnie, mega łatwiutka gra na normalnym poziomie trudności. Więc teraz jedyne co bym zrobił to tak, dom Gale'ów, choć czego... A dobra, dom Gale'ów. Wydawało mi się, że tutaj mamy jakiś taki czerwony obszar przeciwników. Mamy chyba 300 tysięcy rupii, więc możemy teoretycznie kupić sobie coś do naszego domku jeszcze. Jak widzicie, fajnie wygląda, ładny naprawdę ma barwy, fajny tutaj jest malunek naszego ojca. Więc kupmy sobie coś, 350 tysięcy. Może oświetlenie, chociaż może też zestaw wimbrownika kupimy, na bogatości będziemy mieć wszystko. Before i teraz after będzie chyba. Dużo się nie zmieniło naprawdę. Aż może to jestem jakiś lepiej. Kupmy sobie jeszcze może zestaw bimbrownika. Dwóch upgrade'ów nam brakuje, brzęczyka i ołtarzu. One są za drogie, 500 000 i 400 000. Teraz mamy zestaw bimbrownika, ciekawe gdzie on będzie. A, to jest z tyłu domu, centralnie po... z tyłu domu. Możemy dostać mołotowy. To już po fakcie to zrobiłem, chociaż w ogóle ich praktycznie nie używałem. I co możemy tutaj dostawać? Tak, koktajl mołotowa, tylko jeden. Dwa, trzy, aż cztery, pięć. Pięć mołotowów, naprawdę spoko. Ciekawi mnie, czemu z tego drzewa nie możemy zdobywać pieniędzy, chociaż może w jakiejś skrzynce są. Mamy już wszystko zrobione, jak widzicie, postęp. Misje kampanii 32x32. Shangri-La, Yogi, Regi, Longinus 4x4. Wszystkie fortece, strasznice, dzwonnice zrobione. Poziom karmy prawie 6 mamy. Ciekawe mnie, co to będzie za broń właśnie, że na 6. I co? I w zasadzie skończyliśmy już całą grę. Mam nadzieję, że wam się seria podobała. Do następnego odcinka. Siemka.